W tym filmie udowodnię, że jeżeli funkcja jest w jakimś punkcie różniczkowalna, to musi być w tym punkcie również ciągła. Czyli inaczej mówiąc, że różniczkowalność funkcji w jakimś punkcie pociąga za sobą ciągłość funkcji w tym punkcie. Zanim to udowodnię, to przypomnijmy sobie, co to jest różniczkowalność, co to jest ciągłość. Zacznijmy od różniczkowalności. Powiedzmy, że mam wykres jakiejś funkcji. Powiedzmy, że ta funkcja ma jakiś taki przebieg. Tak wygląda jej wykres. Teraz wyróżnimy sobie tutaj jakieś dwa punkty. Powiedzmy, że tutaj mam punkt c, no i tutaj jest wartość funkcji w tym punkcie, czyli f od c, a dalej mam jakiś punkt, powiedzmy x, i tu jest wartość funkcji w tym punkcie x. No i ta wartość to jest f od x. No i teraz powiedzmy, że narysuję sieczną do, tutaj, przy, która przechodzi przez te dwa punkty. Sieczna, która tnie wykres mojej funkcji przechodząc przez te dwa punkty. No to ta sieczna będzie wyglądała jakoś tak, no i teraz wiemy, że nachylenie tej siecznej łatwo jest obliczyć. Nachylenie tej siecznej jest dane wzorem, że to jest F od X odjąć F od C i to podzielone przez X odjąć C. To jest nachylenie tej siecznej do wykresu. Teraz, jeżeli ten punkt. X będę tutaj przybliżał do punktu C. No to ta sieczna będzie coraz bardziej przypominała styczną do wykresu w tym punkcie C. I w granicy, jak zbiegnę w granicy z X do punktu C. Jeżeli tylko taka granica istnieje, to dostanę tutaj w wyniku tego przejścia granicznego przy X dążącym do C nachylenie stycznej do wykresu w punkcie C. A to nachylenie stycznej do wykresu w punkcie C to z definicji jest równe pochodnej tej funkcji w punkcie C. Czyli różniczkowalność funkcji w punkcie C oznacza, że istnieje taka granica. Jeżeli istnieje taka granica iloraz różnicowego przy x zależącym do C, to wtedy funkcja jest różniczkowalna w punkcie C i wartość tej granicy to jest nachylenie stycznej do wykresu w tym punkcie i to jest wartość tej pochodnej funkcji w tym punkcie. No dobrze, to jest różniczkowalność. Teraz zajmijmy się ciągłością. Co to znaczy, że funkcja jest ciągła w jakimś punkcie C? To znaczy, że istnieje granica przy x dążącym do c z f od x. Czyli istnieje granica funkcji w tym punkcie C. Co więcej, ta granica jest równa wartości funkcji w tym punkcie. Czyli po pierwsze ta granica istnieje, po drugie ta granica jest równa wartości funkcji w punkcie. I to jest definicja ciągłości funkcji w jakimś ustalonym punkcie C. No żeby lepiej to sobie wyobrazić, to może tutaj narysuję znowu jakieś wykresy. I może najpierw narysuję wykres funkcji nieciągłej, żeby zobaczyć, kiedy to, ten warunek może nie być spełniony. Na przykład mam funkcję, która wygląda, której wykres wygląda tak, że tutaj jest wykres funkcji, tutaj później w tym punkcie C wartość funkcji jest taka, tutaj jest właśnie f od c. A tutaj dalej funkcja znowu ma jakiś taki przebieg. No to tutaj widzimy, że jeżeli będziemy teraz zbiegali z x do tego punktu c, czy to z prawej strony, czy z lewej, to wartości funkcji dążą tutaj do, do tej wartości, która tutaj, której tutaj brakuje, żeby przedłużyć ten wykres. Czyli tutaj to, to, to miejsce, tutaj to jest granica przy x dążącym do c z f od x. To jest ta wartość tutaj. No a wartość funkcji w punkcie jest inna w tym punkcie C. Tutaj mamy taką, jakby punktową nieciągłość, że ktoś wyjął z wykresu tej funkcji jeden punkcik i go przesunął gdzieś indziej. No i funkcja jest ewidentnie w tym punkcie nieciągła, dlatego że wartość tej funkcji jest różna od granicy funkcji w tym punkcie. Czyli widzimy, że ta funkcja jest nieciągła. Inny przykład nieciągłej funkcji jest taki. Powiedzmy, że mamy tutaj znowu. Wykres funkcji, który przebiega jakoś tak. Tutaj jest ten punkt c, a później tutaj funkcja ma taki przebieg. No i teraz tak, jak będę liczył granicę tutaj, to po pierwsze zauważmy, że wartość tej funkcji w tym punkcie to jest tutaj. Tutaj jest f od c. Teraz co z granicą funkcji? Jak dążę do c z lewej strony, to wartości dążą do, do jakiejś takiej wartości tutaj. Jak dążę do C z prawej strony z X, to wartości funkcji dążą do, do F od C w tym wypadku. Czyli widzimy, że w ogóle ta granica w X równym C nie istnieje, dlatego że granica z lewej strony jest inna niż granica z prawej strony. Czyli w ogóle nie istnieje granica funkcji w tym punkcie, więc nawet nie ma sensu pytać o to, ile ona jest równa, bo po prostu ta granica nie istnieje. No tutaj mamy po prostu taki skok funkcji funkcja skokowo zmienia, zmienia się w tym punkcie C, jest w tym punkcie C w związku z tym nieciągła. Czyli widzimy, że oba te przypadki to są przykłady funkcji nieciągłej, no a teraz funkcja ciągła, jak narysujemy jej wykres, no to przebiega jakoś tak, że można to bez odrywania ręki narysować, przynajmniej w otoczeniu tego punktu C, czyli powiedzmy, że tutaj znowu różnie są jakiś punkt C, no i teraz wartość funkcji w tym punkcie to jest f od c. No i widzimy, że jak dążę do, do punktu c z x, czy to z lewej strony, czy z prawej, no to z lewej strony tutaj wartości dążą do f od c, z prawej strony wartości też dążą do f od c. I widzimy, że ta funkcja jest ciągła w tym punkcie, czyli rzeczywiście to odpowiada ten, naszemu intuicyjnemu pojęciu ciągłości, no bo widzimy intuicyjnie, że ta funkcja jest ciągła, a te dwie są nieciągłe. No dobrze, no to teraz. Zróbmy nasz dowód, czyli zacznijmy od założenia. Założenie jest takie, że f jest różniczkowalna. Jest różniczkowalna w punkcie C. No to co to znaczy, że f jest różniczkowalna w C? No to znaczy, że istnieje ta granica, która tutaj jest napisana. No to teraz obliczmy sobie taką granicę G granicę przy x dążącym do c z f od x minus f od c, czyli nasze założenie jest takie, że funkcja jest różniczkowalna. No i teraz udowodnimy, że funkcja musi być ciągła w tym punkcie c. To musimy jakoś skorzystać tutaj z założenia, a w założeniu mamy granicę iloraz różnicowego, a tutaj liczę granicę po prostu f od x minus f od c. A chcę skorzystać z założenia, no to przepiszę to w takiej postaci. Napiszę, że to jest granica przy x dążącym do c. Tutaj pomnożę i podzielę przez x minus c. Czyli napiszę tak. x minus c razy f od x odjąć f od c podzielone przez. Podzielone przez x minus c. Podzieliłem i pomnożyłem przez to samo, czyli nie zmieniłem wartości. No i teraz. To ważne, żeby było widać ten iloraz różnicowy. No i teraz to, co tutaj mam po prawej stronie, to to wygląda jak ten iloraz różnicowy tutaj napisany. No więc teraz skorzystam z własności granic. Jak mam granicę iloczynu dwóch funkcji, to jeżeli istnieją granice tych czynników, to wtedy granica iloczynu jest równa iloczynowi granic. Czyli mogę napisać, że to jest granica. Przy x dążącym do c, z x minus c i to całe pomnożone przez granica przy x dążącym do c, f od x minus f od c podzielone przez x odjąć c. Tak jak mówiłem, zamieniłem granicę iloczynu na iloczyn granic. Jeżeli te te granice tych czynników będą istniały, to mogę tak zrobić. No one będą istniały. Dlaczego? No bo właśnie tutaj to, co mam, to to jest po prostu wartość pochodnej w tym punkcie C. A z założenia, bo to jest moje założenie, że ta funkcja jest różniczkowalna, czyli z założenia ta granica istnieje i jest równa F' od C. Czyli to, co tutaj dostaję, to jest taka granica. To jest granica przy X zależącą do C z X minus C. Ale co to jest... I x minus c. Do czego to dąży? No jak x dąży do c, to x minus c dąży do zera, czyli ta część tutaj po prostu dąży do zera, czyli jest równa 0, granica jest równa 0, czyli tutaj dostaje 0 razy f' od c. Razy f' od c, f' od c to jest jakaś liczba, no ale to oznacza, że po prostu ta granica jest równa 0. Czyli na razie korzystając z tego, że z założenia, że ta funkcja jest różniczkowalna, udowodniłem, że granica przy x dążącym do c z f od x minus f od c jest równa 0. To właśnie udowodniłem. No dobrze, ale teraz f od c to jest po prostu jakaś stała. To jest po prostu jakaś stała. No więc to oznacza, że granica przy x dążącym do c z f od x. No, odjąć jakaś stała odjąć F od C. Teraz już po prostu ta granica nie dotyczy tego F od C, dlatego że F od C nie, nie zależy w ogóle od x, to jest po prostu stała, czyli granica funkcji f od x przy x dążącym do C odjąć F od C jest równa 0. No to jak teraz dodam do obu stron F od C, no to dostanę takie równanie, że granica przy X dążącym do C z F od X równa się F od C. A to jest nic innego jak definicja ciągłości, którą tutaj mieliśmy na początku, że funkcja jest ciągła wtedy, kiedy granica przy x do, do c z f od x istnieje jest równa f od c. Czyli tutaj pokazaliśmy, że ta granica istnieje i jest równa f od c. Czyli z tego wynika, że f jest ciągła, jest ciągła w x równym c. Czyli zaczęliśmy od założenia, że funkcja jest różniczkowalna w tym punkcie C. Tutaj jest moje założenie. A następnie, wykonując ten prosty rachunek, pokazaliśmy, że z tego wynika, że f jest ciągła w tym punkcie C. Czyli rzeczywiście udowodniłem, że różniczkowalność funkcji w pewnym punkcie C pociąga za sobą ciągłość funkcji w tym punkcie.